Oglądałem ten mecz i ten z Kirsterą, i też teraz ten z Clarą Burel, czyli w pierwszej rundzie Dubaju. I powiem szczerze, że jeżeli Amerykanka zagra tak jak w tych dwóch meczach, to Iga nie powinna mieć z nią naprawdę problemu. Iga Świątek, zwyciężczynią turnieju WTA 1000 w Dausze, pokonana Jelena Rybakina, i będziemy omawiać sobie to spotkanie, ten hat-trick Igi Świątek w Dausze, a także o tym, co będzie czekać Igę w Dubaju. Oczywiście z Michałem Chojeckim niezmiennie w dobrej formie i w dobrym nastroju, bo po prostu Iga ten nastrój trochę dyktuje ci, Michał. Od razu pytam o wrażenia tego finału. Dzień dobry, cześć. No trudno nie być w dobrym nastroju po takiej wiktorii Igi, zwłaszcza po finale odniesionym z Jeleną Rybakiną. Naprawdę jest to wyjątkowo smakowite zwycięstwo, bo jak kibice Igi doskonale pamiętają. No jest to jedna z takich dwóch zmór Igi Świątek, przynajmniej była do tej pory, bo trzy bolesne porażki w 2023 roku, czyli w Australian Open, w Indian Wells i w Rzymie. To były takie no, mecze, które naprawdę mogły tak mocno przygnębić kibiców Igi. Zwłaszcza w Rzymie taka niepokojąca była ta porażka. Tak, znaczy, no, wtedy to jeszcze, tam pamiętajmy, że jeszcze była ta kontuzja, jeszcze te kuriozalne warunki, bo dziewczyny walczyły w deszczu jakiś bardzo późno w nocy. Natomiast no, tak czy inaczej można było się tak trochę wystraszyć, że rzeczywiście Jelena Rybakina stanie się taką troszkę bestią negrą dla Igi, czyli taką tenisistką, z którą się jej bardzo ciężko gra. I pierwszy set to rzeczywiście potwierdził tego finału. Ja naprawdę przyznam szczerze, że był taki moment, w którym troszkę nawet zwątpiłem w Igę, bo wyglądało to tak, że Iga bardzo, tak no, miała bardzo duże problemy z tymi potężnymi, głębokimi uderzeniami Igi, lądującymi pod końcową linią. Naprawdę Jelena Rybakina znakomicie wytrzymywała takie bardzo szybkie tempo wymian, które od początku podyktowała. Była dużo solidniejsza w pierwszym secie niż Iga, natomiast do pewnego momentu. Natomiast no, jak kibice, którzy oglądają ten mecz, pamiętają, no, takim kluczowym momentem niewątpliwie był ten to zranienie nogi Jeleny Rybakiny w stanie 1-4. Iga wtedy przegrywała, Jelena Rybakina zahaczyła rakietą w kliszcze. To trochę kuriozalnie to wyglądało. Tak, no i po prostu poleciała krew i zgodnie z przepisami była ta obowiązkowa przerwa medyczna, która troszkę wybiła Jelenę z rytmu, natomiast Iga w tym czasie skorzystała z pomocy Tomasza Wiktorowskiego, co sama po meczu podkreśla, że te rady trenera, których no, nie chciała zdradzić, jakie to były rady, ale widać było, że trochę zmieniła styl, troszkę tak bardziej rozbujała Jelenę, coraz lepiej sobie radziła z tymi szybkimi uderzeniami. No i to był rzeczywiście bardzo taki, no jeden z kluczowych momentów tego meczu. Natomiast no, potem już Iga naprawdę gra bardzo dobrze, przede wszystkim dużo solidniej. Też poprawiła serwis, co to jak wiadomo w meczu z Jeleną zawsze ma duże znaczenie i naprawdę no, wielkie zwycięstwo Igi. Bardzo fajnie, trzecie zwycięstwo w tym samym miejscu, czyli mam takie wrażenie, że ona nad tym serwisem pracowała chyba cały ten turniej. Oj tak. Tego tylko sztab Igi, czy sama Iga w ogóle nie kryli? Tak, znaczy nie tylko ten turniej, generalnie Iga no, zmieniła ten ruch do serwisu, który jest teraz taki krótszy, płynniejszy, nie ma takiego, no, zaczyna się trochę wyżej i też ten ruch, no nie będę tutaj jakoś naśladował, bo to trochę groteskowo. Bez rakiety natomiast też gorzej. Tak, natomiast jest taki krótszy, bardziej jak to Iga mówi, taki płynny. Dzięki temu Iga ma wyższy procent pierwszego podania. To troszkę w Australian Open jeszcze ten serwis Igę zawodził, zwłaszcza w tych takich najbardziej stresujących momentach. No wiadomo, takie zmiany duże w tenisie to potrzebują po prostu czasu, żeby to wszystko jakoś tak dobrze się przyzwyczaić do tych nowych zachowań na korcie. Natomiast rzeczywiście coraz lepiej to wygląda i to, co też Iga podkreśla, że bardzo była zadowolona z tego serwisu. Troszkę ten serwis, zwłaszcza w pierwszym secie, gorzej funkcjonował, natomiast potem już było rzeczywiście lepiej. No i naprawdę rywalki mają się czego bać, bo tak naprawdę serwis to jest taki no, bardzo taki no, kruchy element tenisa Igi Świątek. Tutaj najłatwiej zawsze ją zaatakować, jeżeli ten element nie funkcjonuje. Natomiast jeżeli Iga serwuje jeszcze dobrze pierwszym podaniem, to już naprawdę rywalki mają problem. Michał, zanim wyjdziemy w przód i
trochę sobie omówimy spotkanie Sloane Stephens. Ja cię jeszcze zapytam o to, co się działo w Dalsze. Czy cały ten turniej, nie licząc meczu z Kisteą, wyglądał tak jak ten finał, czyli jeden set trochę słabszy, a drugi to tempo jest podkręcone i gra wygląda zdecydowanie lepiej, co też przekłada się na wynik? Ja bym nie powiedział, że to było jakoś tak, że Iga, że forma Igi falowała. Rzeczywiście w meczu z Rybakiną, no Iga na początku miała spore problemy, ale to też wynikało po prostu ze świetnej gry Rybakiny. To nie było tak, że Iga jakoś gra... No, tenis to jest tak troszkę, że no, grasz tak, jak ci przeciwnik pozwala. Że to wynikało po prostu z tego, że ta poprzeczka tak została zawieszona bardzo wysoko, w tym, zwłaszcza w tym pierwszym secie, że no, Iga po prostu miała problemy. No, potwierdziło się to, że jednak jest to styl gry, który Idze bardzo nie pasuje, bo no, na Rybakinie przede wszystkim nie robią takiego wrażenia jak na innych zawodniczkach te top spiny. No, doskonale też korzystając ze swoich świetnych warunków fizycznych potrafi skontrować te takie świdry Igi, nadając jeszcze większą prędkość tym piłkom. Natomiast ja uważam, że Iga naprawdę w tych poprzednich meczach, bo o to pytałeś, grała bardzo dobrze. Na przykład z Aleksandrową to też ten drugi, bardziej zacięty set wynikał z tego, że to rywalka podniosła poziom, a nie Iga go obniżyła. Ja uważam, że Iga, która po meczu mówiła, że bardzo się obawiała o swoją formę, że czuła się przed tym turniejem tak niepewnie, że ten Australian Open mocno zburzył jej pewność siebie. Mówiła, że no nie było też takiego czasu, żeby się porządnie skupić na pracy, czyli no być może jakieś tam doszły też inne problemy, o których nie wiemy, o których też Iga nie chciała chyba za bardzo mówić. Natomiast no, ta pewność siebie widać było, że z meczu na mecz rośnie i też Iga mówiła, że przed tym turniejem nie czuła się zapewnie, ale potem tak zaczęła, że jak będzie cały czas ciężko pracować, dawać się 100%, to przyjdą dobre rzeczy. No i te dobre rzeczy przyszło. No, potwierdziło się, że jednak to jest królowa Kataru, że na tych takich stosunkowo wolniejszych kortach, no bo tak się mówi, że to jest chyba najwolniejszy z tych dużych turniejów, najwolniejsza twarda nawierzchnia w całym cyklu. Ona naprawdę się świetnie tam odnajduje, również ten wiatr, który tam często przeszkadza. Świetnie ona potrafi się do tego dostosować. Tak też było w tym wypadku. Królowa Kataru to jest dobre określenie. Trzeci z rzędu tytuł w Katarze, 18 w karierze. Mhm. Teraz turniej w Dalsze zyskał rangę. Zyskał rangę tysiączka tak zwanego. Mhm. Więc Iga dorzuciła nie 470, a 570 punktów. Tak, no Iga obroniła tytuł, ale ten jej dorobek się powiększył. Teraz ta przewaga nad Sabalenką jest jeszcze większa. No i co godne podkreślenia, jeżeli nagle Sabalenka nie wystartuje w San Diego, czyli w tym takim WTA 500, a nie jest do tego zgłaszany, nie sądzę, żeby zmieniła nagle plany, no to Iga aż do końca Indian Wells, czyli do połowy marca ma zapewnione prowadzenie w rankingu WTA, czyli te kolejne tygodnie. Dzisiaj zaczęła 91 tydzień, teraz dojdą jeszcze kolejne, coraz bliżej Lindsay Davenport, która prowadziła 98 tygodni, czyli jakby na tej liście wszechczasów. Ten kolejny awans jest coraz bardziej realny, coraz bliżej. Od kilku dni ci mówię, że czekamy na to wydanie papierowe Super Expressu, żeby dać tą setkę na ostatnią stronę. Mhm. Więc oby Iga szybko dobiła do tych 100 tygodni w roli liderki rankingu. Teraz oczywiście w roli liderki rankingu rozpoczyna spokojnie turniej w Dubaju, ale tak naprawdę rywalka jest od razu z tej rangi prawie że najtrudniejszy. Sloane Stephens, znaczy... zawodniczka, która jej forma faluje, ale jest to pewna energia i pewna moc na korcie. Tak, znaczy, no tak, no wiadomo, Sloane Stephens, pierwsze skażenie to jest ten niesamowity triumf w 2017 roku US Open, natomiast no, też należy pamiętać, że potem Amerykanka już nie nawiązała do tych wielkich sukcesów. Pamiętam, że w 2018 roku to chyba była nawet trzecia rakieta świata, ale później już znacznie obniżyła loty poza tam jakimiś przebłyskami. No, nie jest to Sloane Stephens sprzed 6 lat. Parę lat temu myślałem, że Stephens będzie lepsza od Coco Gauff, która też dopiero się oczywiście wyłaniała, ale że ten korespondencyjny pojedynek tych pań będzie na korzyść Stephens. Inaczej jednak. Tak, natomiast tak, no Iga już mogła zagrać ze Sloane w Dalsze, natomiast wtedy od Amerykanki lepsza okazała się Sorana Cirstea. I oglądałem ten mecz i ten z Cirsteą, i też teraz ten z Clarą Burel, czyli w pierwszej rundzie Dubaju. I powiem szczerze, że jeżeli Amerykanka zagra tak jak w tych dwóch meczach, to Iga nie powinna mieć z nią naprawdę problemu. To jest taki tenis, no, który są tam przebłyski, bo to rzeczywiście ona, no, to jest taka ciekawa zawodniczka, ale też bardzo dużo popełnia błędów i myślę, że jeżeli Iga narzuci tą swoją słynną intensywność, jeszcze bardziej ją zmusi do biegania, to myślę, że Amerykanka powinna mieć naprawdę bardzo duże problemy z nią. Trzech setów potrzebowała w rywalizacji z francuską Sloane Stephens. Tam było 6-4, 1-6, 6-2. Iga
grała z Amerykanką dwa razy i to były, pamiętam, takie dwa mecze rozegrane w dość krótkim odstępie czasu w Cincinnati i w US Open w 2022 roku. Teraz myślę, że Amerykanka teraz jest w jeszcze gorszej formie niż wtedy i spodziewałem się jednak dość łatwego zwycięstwa Igi. Natomiast no, co godne podkreślenia jest to, że Amerykanka już szybko odpadła w dalsze, dlatego już dużo miała czasu, żeby się oswoić z tymi kortami. Jak wiadomo, korty w Dubaju się trochę różnią od tych w Katarze, są szybsze. Te warunki są jednak takie troszkę inne. Natomiast no, Iga, jak sama powiedziała, będzie miała tam jeden góra, dwa treningi przed pierwszym meczem, więc no, mniej czasu, żeby się oswoić. Ale myślę, że nie powinna mieć z tym problemów. Mam nadzieję, że się widzowie nie obrażą, jak pójdziemy trochę w przód i ewentualnie sprawdzimy, co Iga może czekać, jeśli już Slow Stevens pokona. Elina Svitolina w trzeciej rundzie, bądź Angelina Kalinina, tam też Tatiana Maria. Zobaczymy, jak się ta drabinka ułoży w ćwierćfinale. Quyen Zheng, Daria Kasatkina, Marta Kostiuk. Może nie będę wybiegał dalej, bo w półfinale ewentualnie Coco, Ostapenko. Ale Elina Svitolina, Iga Świątek, taki mecz bym obejrzał chętnie w trzecim. Tak, znaczy no niewątpliwie tak patrzą na inne części drabinki, to całkiem niezłe losowanie Igi. Natomiast ta Elina Svitolina w trzeciej rundzie rzeczywiście, czy w czwartej, już nie pamiętam. W trzeciej. Przynajmniej tutaj wynika. No rzeczywiście to było ciężkie spotkanie. No, jak pamiętam, ostatni mecz Iga z Ukrainką przegrała, to był Wimbledon. Jeszcze Wimbledon, no to już trochę czasu minęło. To jest zawodniczka, która naprawdę po tym powrocie po przerwie macierzyńskiej bardzo naprawdę w imponującym stylu. Aż trochę zadziwiająco szybko, jak tak. Tak, odbudowała formę, to jest ogromne doświadczenie, to jest taka niesamowita waleczność, no i też bardzo duży spryt i myślę, że naprawdę potrafiłaby się, tak jak właśnie na tej londyńskiej trawie, doskonale przygotować też taktycznie do meczu z Igą. Myślę, że to było duże wyzwanie, natomiast tu bym jeszcze nie skreślał Heliny Kalininy, bo dzisiaj chyba jest ten mecz dwóch Ukrainek, bo ta druga Ukrainka też ostatnio całkiem się ciekawie prezentowała. Choć oczywiście Svitolina będzie w tym pojedynku faworytką. Natomiast, no, tak jak często podkreślam, nie ma co wybiegać za dużo w przyszłość, jak to Iga nawet sama podkreśla, step by step, czyli krok po kroku. Na początek ten mecz jest Sloan i to też no, trzeba na pewno dobrze się do niego przygotować. Iga powinna sobie tutaj poradzić, ale tak jak mówię, no nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość. Iga zagra we wtorek, Kalinina, Svitolina to spotkanie już w poniedziałek. Dzisiaj tak na mniej więcej godzinę 16 zaplanowane. Trzymamy kciuki oczywiście za Igę, fajnie, że... No i za Magdalenę Frank, która jutro gra z Petrą Martić. Nie zapominajmy o Magdzie, naprawdę bardzo fajny mecz. Brakuje jej na grafice, ostatnio trochę nawet zasłużyła, żeby... Naprawdę bardzo fajny mecz na otwarcie tej rywalizacji. W Dubaju pokonała Jekaterynę Aleksandrową, czyli zawodniczkę z pierwszej 20 rankingu. Naprawdę bardzo fajnie się ogląda to, jakie Magda robi postępy, jak zmienia ten tenis na bardziej taki ofensywny i też naprawdę coraz lepiej serwuje, coraz lepsze statystyki serwisowe, coraz lepsza skuteczność wygrywania piłek przy pierwszym podaniu. Naprawdę fajnie się to patrzy i ten awans, który no, jeden z celów, które Magda sobie wyznaczyła do tej pierwszej 50 jest coraz bliżej. Myślę, że naprawdę fajnie się ogląda Magdę i aż jestem ciekaw, jak to wszystko się będzie dalej rozwijać. Dobrze, Michał, tu stawiam kropkę. Dziękuję za dzisiaj. Będziemy pewnie jeszcze się tutaj widzieć przy tym nowym stole. Musimy się pochwalić nowym stołem. I będziemy omawiać sukcesy Igi i Huberta Hurkacza, Magdy Frank, Magdy Linet, oby jak najwięcej już w następnym odcinku Super Tenis. Zatem dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.